to, że jakoś, nie wiem, nie jara mnie to na tyle, żeby to, wiesz, robić jako główną rzecz. Przejdę teraz do tematu finału Gen Z. Jak ci się podobał w ogóle? Śledziłeś projekt jakoś bardziej, czy...? Widziałem pierwsze odcinki, znaczy pierwszy odcinek widziałem w całości, a potem sobie tak to przeklikiwałem. Później jakby, no nie miałem za bardzo czasu przez swoje rzeczy, żeby śledzić to tak na bieżąco. Wiem, kto tam wygrał, wiem, jak to się skończyło teraz, po tym, jak tam doszły jakieś dodatkowe osoby. No i w sumie tyle, nie? Nie wiem nic więcej jakby o tych osobach, ale wiem, jak działa struktura całego projektu. Ale nie poznałeś tych osób? Nie? Nie miałeś okazji z nimi piątki pogadać? Nie, totalnie nie. Z tym Mortalcio i... Z Mortalcio tak, Mortalcio jakby znam dlatego, że kiedyś tam w sumie zbijaliśmy pionę, jak byłem u Boxdela, to on też akurat tam był, więc jakby, nie wiem, no według mnie, ja osobiście nie lubię za bardzo takich projektów jak Gen Z, w sensie jako osoba, wiesz, która korowo jest w YouTubie od czasów, kiedy to, wiesz, YouTuberzy marzyli o tym, żeby przebić telewizję i być tymi następnymi, mocnymi. Jak widzę teraz, że YouTube zmienia się trochę w taką telewizję, no to mam takie coś, że troszkę się